Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z moją popołudniową rutyną po szkole. Ze szkoły odbiera mnie zawsze mama, ponieważ lekcje kończą mi się najczęściej o 14, raz tam o 15, a busa powrotnego do domu mam dopiero o 16, więc musiałabym czekać na niego 2 godziny. I o ile dojazdy do szkoły są nawet spoko, to powroty niekoniecznie, dlatego też przyjeżdża po mnie mama. Po powrocie oczywiście zdejmuję i odkładam buty, następnie odkładam plecak na schody, no i odwieszam kurtkę, w dzisiejszym przypadku akurat kamizelkę, taką dwustronną. Powiem Wam, że idealnie pasuje do jakichś swetrów, mogę Wam ją szczerze polecić. Następnie biorę plecak, no i idę do mojego pokoju go odnieść. A z plecaka wyjmuję telefon, no i idę umyć ręce. Następnie schodzę na obiad i dzisiaj była moja ostatnio ulubiona zupa krem z cukinii z grzankami. Podczas jedzenia albo rozmawiam z mamą, albo przeglądam sobie telefon, najczęściej oglądam coś na YouTubie lub po prostu piszę ze znajomymi. Przychodzę do pokoju i pierwszą rzeczą, jaką robię, jest przebranie się w coś wygodnego, luźnego. Z reguły są to jakieś spodnie dresowe i t-shirt albo bluza. W domu po prostu stawiam na wygodę. No i tak się właśnie prezentuje taki przykładowy outfit. I teraz czas na rozpakowanie plecaka. Wyciągam z niego dosłownie wszystko. Tak, jak możecie zauważyć, mam taki piórnik świnkę. No i dalej są książki i zeszyty. Książki i zeszyty, z których nie mam nic zadane, odkładam do szafki i zaczynam odrabiać lekcje na kolejny dzień. Powiem Wam, że wolę od razu po przyjściu ze szkoły odrobić lekcje i mieć wieczór luźniejszy. Tutaj akurat zaczęłam od fizyki i jak może pamiętacie ze wcześniejszych filmików, to po prostu za nią nie przepadałam, ale teraz jak jestem w liceum, mam inną nauczycielkę, to stwierdzam, że jest nawet spoko, zaczynam coraz bardziej ją rozumieć, więc polubiliśmy się. Może wydawać się to trochę śmieszne, ale stwierdzam, że teraz fizyka jest łatwiejsza niż to, co brałam w podstawówce. Nie wiem, możliwe, że to pan jakoś tak bardziej skomplikowanie tłumaczył, albo po prostu takie wrażenie odnoszę. Następny zeszyt to hiszpański, tutaj miałam dopisać lekcja i dodać znaczniki, ponieważ nie zdążyłam na lekcji. I powiem Wam, że bardzo polubiłam te lekcje hiszpańskiego. Mamy za nauczycielkę taką prawdziwą Hiszpankę, no i jej język polski jest po prostu taki mocno średni, chyba wiecie, o co chodzi, więc tam stara się mówić tak trochę po angielsku, tam coś po niemiecku się też zdarzy. No i wiadomo, po polsku i hiszpańsku. Powiem Wam, że jest to na swój sposób urocze. Polubiłam te lekcje, ponieważ lubię się uczyć nowych języków. I ostatni przedmiot to HIT, akurat tutaj zaczęliśmy nowy dział i robiłam stronę tytułową. Ostatnio mam dużo pytań na temat tego przedmiotu, jaki on jest, ponieważ no, budzi on wiele kontrowersji. Myślę, że to też przez ten słynny podręcznik. I powiem Wam, że ja nie mam tego podręcznika, tylko mam inny, więc też pewnie dlatego ten przedmiot jest bardziej zbliżony do WOS-u. No i nie wiem, w moich odczuciach to jest po prostu to samo co WOS. No i jak wszystko skończę pisać, to zaczynam się uczyć lub powtarzać na kolejny dzień. W nauce towarzyszy mi mój wiecznie myjący się kot. Ona po prostu cały czas się myje, a jak się nie myje, no to śpi. Takie życie kota.
Później pakuję plecak na kolejny dzień, nigdy nie robię tego rano, ponieważ boję się, że czegoś zapomnę. A później ogarniam biurko, tutaj akurat przeglądałam kartki, które miałam już przepisane i mogłam je wyrzucić. Powiem Wam, że tych kartek jest naprawdę bardzo dużo już po tygodniu i wiem, że jest to niezłe marnowanie, ale no niestety chcę, żeby te notatki jakoś wyglądały, a jakbym miała pisać to normalnie na lekcji, to wyglądałoby to nie za ładnie. I teraz czas na odpoczynek, odpalam świeczkę, uwielbiam ten jesienny klimacik, świeczki i te sprawy, romantyzowanie. No i sięgam po telefon, wiadomo. Na telefonie najczęściej odpisuję na wiadomości albo po prostu z kimś rozmawiam. Dzisiaj też w końcu zaczęłam czytać trzecią część Hell i powiem Wam, że jestem zakochana w tej książce. Nie wiem, jakoś tak po prostu mega mi się podoba, szybko mi się ją czyta, więc mogę Wam ją w sumie polecić. I co? Tak wygląda moje popołudnie po szkole. Zostawcie oczywiście coś po sobie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!